Połóż się płasko na brzuchu z połączonymi nogami i stopami. Połóż ręce pod udami, a dłonie skieruj w dół. Zrób głęboki wdech, będąc w pozycji początkowej. Unieś lewą nogę pod kątem 45 stopni i utrzymaj pozycję. Wstrzymaj oddech, gdy podnosisz nogi i utrzymujesz pozycję. Zrób wdech, opuszczając nogi. Powtórz ćwiczenie z prawą nogą, a potem podnieś obie nogi jednocześnie. Tej pozycji nie powinny wykonywać osoby ze słabym sercem, zakrzepicą tętnicy wieńcowej lub z wysokim ciśnieniem krwi. Również cierpiącym na chorobę wrzodową, przepuklinę, gruźlicę jelit czy też inne podobne przypadłości odradza się ćwiczenie tej asany. Wyciągnij lewą rękę do przodu. Podnieś górną część tułowia i prawą nogę. Utrzymaj pozycję tak długo, jak to tylko możliwe. Powtórz pozycję, tym razem na lewą nogę i wróć do pozycji wyjściowej. Asana ta wzmacnia dolne partie pleców i narządy miedniczne. Łagodzi bóle pleców, symptomy rwy kulszowej i przesuniętych dysków pod warunkiem, że nie są poważne. Poprawia funkcjonowanie wątroby, brzucha, jelit i innych organów brzusznych, stymulując apetyt. Jednocześnie unieś nogi i ręce i utrzymaj pozycję.